tym naszym wyjątkowym ząbkowskim wydarzeniu, jakim jest otwarcie tunelu drogowego w Ząbkach. Pozwólcie, że przywitamy zaproszonych gości. Witamy serdecznie pana Janusza Piechocińskiego, wiceministra Rady Ministrów, ministra gospodarki. Oczywiście naszego premiera. Panie premierze. Rządu technicznego. Pana Jacka Sasina, posła na Sejm RP. Pana Ryszarda Maziara, burmistrza Wołomina. Pana Pawła Bednarczyka, burmistrza Tłuszcza. Starszego brygadiera Jacka Pietranika, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Podinspektora Tariusza Krząstek, komendanta powiatowego Policji w Wołominie. Księdza Andrzeja Kopczyńskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Księdza Edwarda Kowarę, proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. Księdza Sylwestra Ciesielskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Podinspektora Dariusza Korzeń, komendanta Policji w Ząbkach. Pana Zbigniewa Forysiak, komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach. Powitajmy również brawami radnych powiatowych, radnych Ząbek, kierowników jednostek organizacyjnych naszego miasta oraz wszystkich naszych drogich mieszkańców. Ale oczywiście jednym z naszych mieszkańców jest pan starosta Piotr Uściński, którego proszę powitać podwójnym brawami. A towarzyszy mu również pan Paweł Solis, przewodniczący Rady Powiatu. Szanowni Państwo, kilka słów o tunelu w Ząbkach. Niektórzy myślą, że to jest nowy pomysł. Tak naprawdę tunel drogowy w Ząbkach ma swoją jeszcze przedwojenną historię. Otóż w okresie międzywojennym pan profesor Tadeusz Tołwiński, projektując miasto ogród, Ząbki, miasto ogród, czyli miejscowość, która miała łączyć wszystkie pozytywne cechy mieszkania w mieście, ale i zawsze, zaprojektował właśnie Ząbki. To o Ząbkach wielu studentów architektury w całym kraju ma zajęcia, wykłada, uczy się. Właśnie tam był zaprojektowany urząd, wszystkie inne instytucje kultury, poczta, ale również tramwaj z tunelem drogowym właśnie w tym miejscu. Minęło wiele lat. W 2007 roku, kiedy ruszała nowa perspektywa unijna, stwierdziliśmy, że trzeba dla naszych mieszkańców, jesteśmy im to winni, żebyśmy zrealizowali te pewne marzenia i wizje od dawna nierealizowane, a niezwykle potrzebne. Przygotowaliśmy wtedy razem z biurem projektowym Metroprojekt koncepcję budowy tunelu drogowego w Ząbkach. W 2008 roku, gdy został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów unijnych, złożyliśmy taki wniosek. W 2009 roku, ku naszemu zaskoczeniu i zaskoczeniu innych, dostaliśmy pieniądze, o które prosiliśmy. No, niestety zaskoczenie było podwójne, ponieważ okazało się, że tunel będzie jednak sporo droższy. Z 2010-2011 rok do 2012 tak naprawdę była próba poszukiwania tych dodatkowych, brakujących środków. I tu wyszli nam naprzeciw między innymi pan ówczesny minister Marcel z Ministerstwa Transportu, pani dyrektor Wierzchowska, prezes Majerczak. I dzięki temu dostaliśmy kolejne wsparcie finansowe od PKP Polskich Linii Kolejowych w wysokości około 8 milionów złotych.
Nie bez znaczenia była też pomoc pana starosty, który bez wątpliwości, bez tak naprawdę cienia wahania i wątpliwości wsparł nas dodatkową kwotą. W tym momencie mamy zrealizowany projekt tak naprawdę przez 4 jednostki. Bardzo skomplikowany montaż finansowy, ale jak widać skuteczny. Dziś mamy przyjemność oficjalnie oddać go do użytku, poświęcić i życzyć naszym mieszkańcom, by bezpiecznie i w wygodnych, komfortowych warunkach mogli z niego korzystać. Ale to jest powód, jednocześnie jest dodatkowy powód do dumy. Obiekt został wybudowany niemalże z półrocznym wyprzedzeniem względem pierwotnego harmonogramu. Pozwólcie Państwo, że oddam głos dla naszych zaproszonych gości. Poproszę pana premiera.